znaczy tak, my robimy trzeci rok, to jest, tylko że tutaj jeszcze nie byliśmy, tu robimy inne imprezy, mieliśmy to na takim otwartym, na otwartej przestrzeni, no ale teraz już za późno, wszystko było zajęte, tak jest to tutaj. I jest to spotkanie Słowianów. Dzień Słowiańskiej Wzajemności. Mamy zastąpienie za Polskę, za Słowację. Wykłady będą tylko parę słów, zawsze ktoś powie, bo przyjdą tu i jeszcze jakieś inne zgromadzenia i tak dalej. A inaczej występy oczywiście. Występy kulturalne głównie, przeważnie. Czy jest tam muzyka, będzie tam mandolina, będzie tam gitara, był śpiew, były mażoretki. Było tego więcej, no ale teraz to było tak na szybko. Tak. Reprezentant główny to jest nasz Tadek Wantulok. Z Wisły, tak? I motocykliści, nasi kolegowie, przyjaciele, inaczej RM, czy po prostu nasza grupa. I teraz zależy o tym, bo była sytuacja jaka była, człowiek ciągle nie wiedział, co się będzie działo, ale nic mniej więcej już możemy się przygotować, bo mamy dalszych ludzi do towarzystwa, mieliśmy tutaj i inne zespoły, także na przyszły rok tego będzie dużo więcej. ČSB z Beskidzko głównie prezentuje historię, i to znaczy robimy takie piety, nie wiem po polsku jak się to powie, i kładziemy wiańce i robimy po prostu spotkania jak na terenie czeskiej, tak na słowackiej. Współpracujemy z organizacją dużą Brat za Brata z Popradu, kolegowie, z którymi jeździmy na motorach.